Cześć wszystkim, witam w kolejnym wyjazdowym filmiku, nagrywanym na dziko. I w dzisiejszym filmiku będziemy robić coś szalonego. Będziemy farbować włosy. Zrobiłam ankietę na Instagramie i na moim serwerze na Discordzie, do którego serdecznie zapraszam. To jest rysunkowy, artystyczny serwer. Możecie sobie tam dołączyć, pochwalić się własnymi pracami, spytać o opinię, link w opisie. I tak, wybrałam dwa kolory. Kanarkowy żółty. Albo różowy, i dałam właśnie do wyboru te dwa kolory i większość wybrała różowy. Także kupiłam taką farbę, taki kolor. Miałam wrażenie, że kiedyś nim już farbowałam. To jest mój naturalny kolor, ale ja mam tutaj dotąd naturalny... A tam weź. Dotąd mam naturalny kolor, a tutaj mam farbowany już. No i kupiłam bleacha. Jak rozjaśnię te włosy, to nie wiem jak się zachowałam tak naprawdę. Nie mam tonera, więc może wyjść z tego dosyć żółta żółć. No i jak zafarbuję to na różowo, to może wyjść taki pomarańczowo-różowy, taki brzoskwiniowy kolor. Już kiedyś tak robiłam i w całkiem okej wyglądał, nie będzie tragedii. Ale żeby zatuszować to miejsce, gdzie miałam kiedyś farbowane włosy, bo ono może wyjść dziwnie, to mam coś takiego. To jest Non-Permanent Color and Conditioner and Gloss. I on ma z takich aż ciemnych brązowych zrobić taki fioletowy. I myślę, że już po zafarbowaniu te różowe zrobić tutaj końcówki fioletowe. Tutaj końcówkę grzywki. I tutaj mam takie włosy, które mi tak latają wolno. To też końcówki tych włosów zrobić też na fioletowo. I to jest plan na fryzurę. A teraz realizacja. Będzie mi pomagać moja teściowa z rozjaśnieniem, a potem będę już wszystko robić sama. Ogólnie mam mało włosów i one są takie cieniutkie, więc mogą się trochę poniszczyć, ale trudno. Najwyżej się odetnie, a jak nie wyjdzie, to zawsze można zrobić na czarno. Jak widzicie, te końcówki to już były kiedyś rozjaśniane. No i dotąd mniej więcej mam te włosy farbowane, a moje włosy się fajnie kręcą i pewnie jak je rozjaśnię, to już nie będą się fajnie kręcić, będą się puszyć. Najpierw zaczniemy z tym o Cream Bleach. Patrzcie na to. W środku ma nawet mieszadełko. Wow! Ale to jest luksusowe. Patrzcie, jest ten developer, ten krem. Daj nawet mieszadełko. Chyba dwie pary. To są dwie pary? Rękawiczek? Co to jest? Czy to jest taka koszuleczka, żeby sobie założyć? Co to jest? Czy to jest taki kapoczek? To jest taki kapoczek, żeby sobie założyć na końcu. Ale słodkie! No i jeszcze conditioner na bogato, ale on był w sumie drogi, on kosztował tak z 10 funtów, nie? Tak wygląda opakowanie. Mogę zamknąć okno? Możesz, ale chciałam, bo my będziemy tutaj bliczować, więc może nas potruć trochę. Nie. To jest moja teściowa. Już kiedyś ją widzieliście na kanale. Jak powiedziała. Ale wstyd. Pa. Ale wstyd. A ty byłaś fany moment. No. Znalazłaś? Dark blonde to light brown. Czy jestem light brown to medium brown? Jaki mam brown? Medium. Medium brown? Mhm. No to 40-50 minut. To tak 45. Potem masz ten, cieniutkie włoski. No mam. To jest okropne. Co ty robisz? Mieszam. No to śmierdzi. Bliż, zawsze śmierdzi. No jak sraka. Sraka ptaka. Jesteś tego pewna? No jeszcze mogę się wycofać, nie? No. Raz się żyje. Mi brakowało farbowania włosów. Cały rok nic nie robiłam. Ale tobie jest ładnie w twoim kolorze naturalnym. Ja nie mówię, że nie jest ładnie, ale chcę do szarży. Mogę chcesz zmiany, każda kolor. Potem będę stara jak ty i nie będę mogła spróbować. Ja nie jestem stara. Ale nie pachnie tak mocno jak te blicze z amoniakiem. Pokaż. Wiesz, nie czuć tego, nie? No nie dawaj tam nosa. No nie, właśnie nie śmierdzi, tak? No, trochę zajeżdża. To jest na pewno bleach? Tak. Dobrze, że to nie jest taki sypki, bo ja widziałam, że były takie sypkie tutaj. Proszki, no uważnie są proszki. Może otworzysz tutaj polisz hair salonu? Tam w łazience. No, taki domowy salon. Ja nie wiem, czy te klientki by tam nie wróciły. Ale co twoje, to zgarnęłaś. Zgarniesz pieniądze i zgarniesz biznes. No. Póki się nie rozejdzie, że tam tam lepiej nie chodźcie. Ostatnio poszłam do takiego angielskiego fryzjera. Tam był taki facet z Portugalii. No niby fajnie robi włosy, słyszałam tak, nie? No. I no, zrobił mi próbę od razu, pasemko, czy wszystko wyjdzie, bo ja chciałam, wiesz, teraz będę chciała mieć ten permel, no i wszystko było ok, dopóki mnie nie zaczął liczyć, ile ta usługa będzie kosztowała.
po zniżce, dosłownie po zniżce, bo to przez znajomą, wyliczył mi pan 190 funtów. To jest 1000 zł. No, powiedziałam, że dziękuję. Znaczy powiedziałam mu, że odezwę się. Ty nie odezwałaś. Nie, no troszkę za dużo, nie, moim zdaniem. To jednak, wiesz, normalnie tak trzeba jest stówka. A to już jest prawie drugie tyle. I nie mam gwarancji, jak to wyjdzie. Robią się one już jaśniejsze? Tak troszkę ci powiem. Dlatego ja już zaczynam ci tutaj robić, bo ona nie jest chyba, nie jest mocny ten rozjaśnicz, nie wygląda. Ja lubię grzywkę, tylko ciężko mi się czasami układa, nie? No, ale też jest też, minus grzywki jest taki, że musisz codziennie ją myć. No. Bo na przykład pod koniec dnia ona już nie wygląda tak dobrze. No właśnie. Jak jest jakaś impreza, no to fajnie, na początku wyglądasz super ekstra z grzywką, ale pod koniec imprezy wyglądasz jak chochoł. No, że ten różowy ci powinien wyjść, nawet jak nie będziesz miała bardzo zbliczowanych tych włosów, tylko będzie ciemniejszy. Co ona mi robi? Teraz będę trochę masowywać, wiesz, w włosce. Dobrze, byleby wyszło. Tego to nie gwarantuję. Włosy zachodzić, dlatego że to i tak będziesz miała tak samo zrobione. Czy romane, jak ktoś ma czarne włosy, to dopiero musi być ciężkie zrobić, na przykład białe. Nie, to ja już nie polecam tak na jeden raz. Ja już to zrobiłam. Ja już to zrobiłam. Naprawdę nie polecam. A ty masz ciemne włosy, nie? No, ale ja już w swoje w życiu przeszłam, jeśli chodzi o włosy. Już mam wszystkie kolory. No nie, oprócz niebieskich chyba. Ja niebieski. I zielonych. O, tak. O, ja zielonych nie miałam właśnie. Niebieskie miałam, ale tylko chyba końcówki. No, żółty, nie podobały mi się. Żółte to miałam tylko takie żółte w sensie po obliczu. Nie takie, że żółte. Ja bym chciała mieć takie żółte. Ale różowy jest taki, wiesz, popularny. No. Żółty, mało kogo widzisz żółtym. A to fajnie wygląda, moim zdaniem. Ja bym to najpierw tak bez tej folii dała. I jeżeli by to się rzeczywiście nie rozjaśniało, to bym tą folię założyła. Co myślisz? Po 20 minutach zobaczyć, jak to działa. Bo jak dasz tą folię, to się w sekundę robi. Wygląda to elegancko. Teraz widzimy się za 40 minut. Jak wyglądam? Jak te. No jak co? Polumpy. Ej, no w sumie tego fryzura. A mama siedzi na klopie. No widzę właśnie. Minęło już tak z 20 minut. No i wygląda to dziwnie. Ciemno, a jednocześnie jasno. Nie wiem, co o tym myśleć. No tutaj na przykład wygląda to bardzo ciemno. Mam nadzieję, że nie zrobił się niezły z tego kleks. No nie dotykaj mnie. Patrz, czy to się równomiernie wszystko zrobiło, czy są takie dziury ciemne? Dziury są ciemne. No nie? I to dużo. Już mi się tak wydaje. Idę po ten kapok, bo na ostatnie 15 minut sobie założę kapoka. To se założę. A co se założę? Co to jest? Tragedia. Idę se zjeść. Z najgorsze, że to są uszy zasłonięte. Mi to denerwuje, że słyszę siebie. No to wygląda dobrze. Oooo! Co wygląda nieźle? Ej, wiesz, jakiego masz kleksa na jajku? Ściągamy. Dzisiaj oglądamy główkę od prysznica, że się świeci na RGB. O, już lecą włosy. Ja już się czuję jak nie wyrywałem. Chyba wyrywałem. Dasz sobie radę umyć te włosy? Chyba tak. Dam ci szampon. Fioletowym to zrobimy. A to śmierdzi, wiesz czym? Czym? Grzybami. Jak w lesie. Nie wiem, czy to dobry znak. Nie wiem. Ale żółte. Czekaj, ja ci teraz szamponem zrobię. Dobrze. Szampon też jest niebieski, musisz się nawylić. Dobrze. A potem dopiero nałożymy tamten. Pokaż. Ja sobie kleknę, co? Mhm. One zawsze jak są mokre, to są ciemniejsze, nie? Ale są żółte. Jak grzyby. Mhm. Jak maślotek. Żebyś wiedziała. Mama zrobiła taką mieszankę z kilku szamponów i odżywki? Odżywki, tak. Znaczy to nie są dwa szampony, są takie płukanki. Płukanka, tak. Srebrna, fioletowa, odżywka. To był miszmasz. Dobra, jedziemy. Chcemy, żeby ten ton tych włosów nie był tak ciepły, tylko bardziej szedł właśnie
Tego dajemy niebieski i fioletowy. Ale to tylko teoria, bo zobaczymy, jak będzie w praktyce, nie? Na żywo wyglądają podobnie jak na kamerze. Są takie żółto, pomarańczowo, brązowe. Ale mi się makijaż rozmazał. Nie róbcie tak. To niezdrowe, jak leci makijaż do oka. Dobra, idę to wysuszyć. No nie jest to najjaśniejszy blond, jaki istnieje. Brązoblond. Zrobiły się małe takie plamki. Tutaj, zwłaszcza przy grzywce to widać. Ale trudno, bo przy grzywce może być, bo jak to odrośnie, to i tak tego nie będzie widać. Tylko, że jakby plamy były tutaj. Tak jak mówiłam, tu te włosy są ciemniejsze i spodziewałam się tego. A teraz już nie będzie mi pomagać moja matka i nałożę sobie różową farbę. I tutaj z tyłu macie namalowane jakieś odcienie blondu i ja myślę, że mam ten środkowy, więc to będzie taki ciemny. Różowy, ale może być. Mamy buteleczkę. Kolor cream. To jest odżywka po farbowaniu już z fioletowym pigmentem. Rękawiczki mnie nie interesują. Powiedzcie mi, ile to się trzyma. 40-45 minut. Ciekawe, bo ten kolor jest niebieski. Pokażę wam. Widzicie? Spróbujemy to dobrze poszejkować. No i to jest ta butelka, że możesz od razu nakładać. Oj, ale to śmierdzi. Ojej, tak jak tamten rozjaśniasz w ogóle nie pachnie, to strasznie śmierdzi. I czemu to jest niebieskie? Śmierdzi i podrażnia oczy. No już mi oczy łzawią. Ja mam mało włosów, więc szybko to zejdzie. Ale mi oczy łzawią, oła. Kurde, znowu mi kapło. Aj, znowu mi kapło. Powiem wam, że zawsze... Że zawsze jak ja farbuję włosy, no to całą tą buteleczkę zużywam, nie? A ja mam całkiem mało włosów. No i tak się zastanawiam, że jak ktoś ma dużo włosów, bo na przykład Damia ma bardzo dużo włosów. Takie osoby z dużą ilością włosów muszą sobie kupować podwójną ilość tej farby. Jak ktoś ma dużą ilość włosów, może się pochwalić w komentarzu. Ja na szczęście i nieszczęście mam ich mało. I zrobiło się różowe. Z niebieskiego zrobiło się różowe. Tu. Wygląda jak mi pobito. I widzimy się przez 40 minut, jak to się zrobi. Ciekawy kolor, ale są przebłyski różowego. Zwłaszcza przy końcówkach, tam gdzie było najjaśniejsze, najbardziej widać, że jest różowe. Ich konsystencja nie jest zbyt ciekawa. Stwierdziłam, że ten fioletowy, bo jeszcze mam... Mam w planach jeszcze zrobić końcówki na fioletowo. I stwierdziłam, że zrobię to już jutro. Jest dzień drugi. Mogę wam pokazać tak mniej więcej w świetle dziennym teraz, jak to wygląda. Tu są ładne różowe. Tu są bardziej takie brązowo-różowe. Jest ciemniejszy niż powinno. Ale całkiem okej jest ten kolor. To jest taki bardziej przybrudzony różowy. I została nam ostatnia rzecz do zrobienia, czyli ten fioletowy. A jeszcze rękawiczki z wczoraj. O 5 rozmiarów za duże, jak zawsze. Pachnie ładnie. Ale glucior. Ale myślę, tyle starczy. Ja nie robię całych włosów, tylko kawałek. Chodzi o to, żeby mi nie zafarbowało czoła. Chciałabym wracać do Polski z fioletowym czołem. Zaczynajmy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. I sobie teraz udynna. Teraz ważniejsza rzecz, której wolałabym nie zepsuć. Czyli te końcóweczki. A na końcu grzywka. Jedne końcówki, tyle z drugiego. Już ma na policzku to. To też całkiem nie wiem, czy jest dobry pomysł. No nie wyglądam za pięknie. Oj. Oj. Ej, nie chcę to zejść. Ja fioletowe czoło. Będę miała fioletowe czoło. Po jakimś czasie zejdzie, tak? Ja i tak nie wychodzę z domu, więc mnie to jakoś super mocno nie dotknie. Sayonara. Widzimy się za pół godziny. Tak wygląda gotowy produkt. Wyglądają gotowe włosy, no trochę się tutaj nierównomiernie zafarbowały, ale to już moja wina. Chciałam, żeby to był bardziej taki pudrowy róż, ale ja mam za ciemne włosy i musiałabym to rozjaśniać dwa razy. Nie chciałam tego robić, dlatego wyszedł taki brązo-różowy. Ale i tak mi się bardzo podoba. Zwłaszcza grzywka mi się podoba, że jest taka dwukolorowa. Jeszcze tak nigdy nie miałam. I może w przyszłości rozjaśnię to drugi raz, ale na razie dam tym włosom odpocząć. Zrobiłam sobie jeszcze warkoczyki i założyłam kulczyki, takie spinki. No, ta akurat jest trochę krzywa.
ale myślę, że wyglądam mega cute. Bardzo mi się podoba. Slejuję. Napiszcie mi w komentarzach, jak oceniacie moją metamorfozę. Teraz będziecie mnie widzieć w ten sposób. Mi się podoba, a wy ocencie w skali od 1 do 10. I czy to dobrze, że wybrałam akurat... Znaczy, wy wybraliście, bo zrobiłam ankietę. Czy to dobrze, że akurat wybraliście różowy kolor, a nie żółty? Może kiedyś będzie żółty. Może w przyszłości. Cieszę się. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.